Twoja telewizja. Mazowsze TV. Lat temu, 1 września 1939 roku, atak hitlerowskich Niemiec na Polskę dał początek II wojny światowej. 17 września, realizując ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow, 23 sierpnia armia sowiecka dokonała wspólnie z Niemcami czwartego rozbioru Polski, naszej ojczyzny. Po raz kolejny w historii na prawie 6 lat Polska zniknęła z mapy Europy i świata. 1 17 września 1939 roku to początek strasznej wojny, ale jednocześnie i początek końca dwóch najbardziej totalitarnych i zbrodniczych systemów – faszyzmu i stalinizmu. To także zbrodnia w Katyniu, egzekucje i prześladowanie ludności cywilnej, obozy koncentracyjne, których symbolem był obóz w Oświęcimiu. Działania wojenne i prześladowania nie ominęły także naszego miasta i okolicy. We wrześniu 1939 roku na istniejącej linii kolejowej działania prowadziły dwa pociągi pancerne, działał szpital polowy, docierały echa pobliskiej bitwy nad Bzurą. Na obecnym cmentarzu spoczywa wielu jej uczestników. Toczyły się walki wokół Błonia. Na terenie fabryki zapałek Niemcy zorganizowali obóz przejściowy, rozstrzeliwano żołnierzy i ludność cywilną. Ślady wojny odnajdujemy do dnia dzisiejszego. 11 dni temu podczas prac porządkowych przy szkole numer 2 odkopano bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Dzisiaj na historycznym cmentarzu w Błoniu odrabiamy lekcje historii. Wyrażamy swoją wdzięczność wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolność naszej ojczyzny Polski. Wielu, bardzo wielu z nich oddało za wolność narodu polskiego to, co miało najcenniejsze – własne życie. Dowódcy, żołnierze, całe społeczeństwo z wielkim oddaniem, niezłomne, pełne ducha walki, często z poświęceniem życia, przystąpiło samodzielnie do obrony granic ojczyzny. Nasi żołnierze, myśląc o niepodległej Rzeczypospolitej, przez niemal 6 lat walczą na wszystkich frontach II wojny światowej, przelewają krew o wolność innych narodów, w myśl słów, za wolność naszą i waszą. O tych wartościach przypominają nam dziś nie tylko pomniki miejsca chwały, oręża polskiego, ale przede wszystkim wy, szanowni weterani i kombatanci, którzy swoje najpiękniejsze lata życia poświęciliście walce w obronie ojczyzny. Dziś, 76. rocznicę tamtych dni, chylimy czoła przed wami. Stajemy dziś tu, przy pomniku poległych za wolność ojczyzny, aby oddać hołd, pamięć i należny szacunek tym, którzy odeszli na wieczną wartę.
Cześć ich pamięci. Weterani walk na wszystkich frontach II wojny światowej, mieszkańcy Błonia, młodzieży szkolna. Stajemy oto dziś w 76. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej na Polskę. Stajemy w skupieniu i zadumie po to, aby przywołać pamięć wszystkich żołnierzy, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam was, mieszkańców ziemi błońskiej, prześladowanych, pomordowanych i poległych za wolność ojczyzny, na wszystkich frontach II wojny światowej. Stańcie do apelu! Poległych za pochwał! Niech imiona poległych zapadną w wasze umysły i serca. Niech staną się zachętą w wypełnianiu naszych powinności wobec naszej ojczyzny, Polski. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia 76. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej na Polskę, salwa honorowa. Pas! Broń! Kolby! Rost! Do salwy honorowej! Telewizja. Mazowsze TV.